To mnóstwo się tutaj dzisiaj działo w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gryficach. To była konferencja na temat zdrowego odżywiania. Uczniowie ze wszystkich szkół gryfickich przedstawili tutaj swoje prezentacje na określone wcześniej tematy. Czego poprzez tę konferencję próbujecie nauczyć tych młodych ludzi? No przede wszystkim zaangażowania i pracy. No, a poprzez to zaangażowanie rozszerzałem swoją wiedzę. Tematem właśnie przewodnim było zdrowe odżywianie. Odbyły się konkursy w szkołach na ten temat, a także dzieci wykonały prace plastyczne pod tytułem Talerz Zdrowia, do których oglądania zapraszamy do Biblioteki Miejskiej. W holu znajdują się i można podziwiać, jak dzieci, jaką mają wyobraźnię. Jak z zaangażowaniem dzieci w takie projekty? Dzieci bardzo chętnie się angażują we wszystkie projekty, a szczególnie jeśli chodzi o to, co ich najbardziej dotyka, czyli o zdrowe odżywianie. Wiadomo, że z tym jest duży problem. Młodzi ludzie no, nie za bardzo zwracają uwagę na to, co jedzą i jak jedzą, dlatego no, rolą nas wszystkich dorosłych jest uczenie ich tego, i poprowadzenie tak krok po kroku, co powinni robić, żeby potem w życiu dorosłym nie było problemów zdrowotnych. Różne takie innowacje, niezwiązane wyłącznie stricte z przedmiotem, z nauką, ze sprawdzianami, bardzo chętnie realizują. A poprzez taki sposób pracy, takimi projektami, uczymy ich odpowiedzialnego podejścia do własnego organizmu, do tego, co jedzą i jak jedzą. A to jest też w podstawie programowej. Także różnymi środkami można dotrzeć do tych młodzieży. Dzisiejsza szkoła nie stawia tylko na taką wiedzę książkową, ale także trochę bardziej wybiegacie do przodu jako pedagodzy, ale także o tym, jak te dzieciaki będą funkcjonować w swoim dorosłym życiu. No oczywiście, że tak. Dlatego zachęcamy ich do różnych działań w różny sposób. Między innymi właśnie to, co dzisiaj było przedstawione, to był ten inny sposób. Inaczej, bo wyszli ze szkoły, nie tylko na terenie szkoły, ale mogli pokazać się. Rola Gryfickiego Towarzystwa Ekologicznego polega na tym, że łączy wszystkie problemy związane z ekologią i wszystkie, całą młodzież, która pracuje na terenie gminy Gryfice, po to, żeby żyła w zrównoważonych warunkach i żebyśmy nam się wszystkim dobrze funkcjonowało. I powstało Gryfickie Towarzystwo Ekologiczne, które już pracuje od chyba z 15 lat, 10-15 lat. I cały czas współpracujemy właśnie w tym, to towarzystwo współpracuje ze szkołami, z młodzieżą. I myślę, że efekty są bardzo dobre i zbieramy elektrośmieci, i mamy wkład w sadzenie drzew i wszystko to na bazie młodzieży, bo ich trzeba tego uczyć. Wasza praca też sprawia, że te dzieciaki chcą być eko. Zauważają potrzebę tego, żeby no właśnie zauważyć wokół siebie, najbliższego swojego otoczenia, tego, że warto zwracać na rzeczy, na które nie zawsze dorośli zwracają uwagę. Oczywiście, to myśl powiedzenia, czym skorupka za młodu nasiąknie. Jeżeli od najmłodszych klas będziemy uczyć właśnie, jak żyć w naszym środowisku, jak żyć ekologicznie, to dzieci na pewno to przyniosą potem swoje, jak już dorosną, swoje dorosłe życie.